Dzień dobry. Witajcie, kochani. Nazywam się Michał Korgol i zachęcam każdego z was, którzy słyszycie te słowa, abyście zatrzymali się na chwilę, zostali z nami i posłuchali świadectwa naszego życia. Bo te słowa, jeśli tylko zechcecie, one mogą zmienić wasze życie. Przez ponad 30 lat mojego życia żyłem w takiej mentalności, że Bóg, jeśli w ogóle jest, to jest to dziadek z długą brodą, żyje gdzieś w chmurach i kompletnie nie interesuje się moim życiem. Od początku słyszałem, że muszę to, muszę tamto. Muszę zasłużyć na jedno, muszę zasłużyć na drugie. I przez całe życie tak żyłem. Skończyłem tę wyższą średnią szkołę podstawową i liceum w moim mieście. Później przyjechałem do Warszawy. Chciałem zrealizować te pragnienia, które tak wielu z nas ma od dzieciństwa. Aby być kimś, aby mieć pozycję i aby być szczęśliwym. Studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na tym wydziale. I później zrobiłem kolejny krok. Zacząłem budować dużą firmę. Czyli to, co od początku system tego świata podpowiadał mi, że jest jedynym rozwiązaniem. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Na zewnątrz wszystko wyglądało, że jest świetnie. Ludzie podchodzili do mnie, klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś człowiekiem sukcesu, jesteś wykształconą osobą, zbudowałeś dużą firmę, zbudowałeś piękny dom z żoną, masz rodzinę, masz nowe samochody, wyjeżdżasz kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. Ale prawda o mnie była taka, że byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Każdego dnia udawałem kogoś innego. Każdego dnia spinałem się, aby sprostać tym oczekiwaniom. Wydawało mi się, że tak będzie musiało być do końca. Że już tylko w ten sposób, że muszę wyznaczać kolejne cele i dalej się spinać. Ale kiedy przychodziłem do domu, kiedy siadałem sam, to tak naprawdę się bałem. Bałem się, co będzie jutro, bałem się, co będzie kiedy. Powtarzało, 130 milionów. I właśnie kiedy byłem w tym miejscu mojego życia, jako wykształcony człowiek, intelektualista, człowiek, który po ludzku ma to wszystko, co ten świat ma do zaoferowania, pieniądze, pozycje, głosiłem na konferencjach razem z innymi intelektualnymi osobistościami tego kraju. I nagle usłyszałem, tak jak wy teraz, proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie, że poszedł za mnie na krzyż, że z miłości do mnie 2000 lat temu wziął na siebie karę i winę za moje bezbożne życie. W pierwszej chwili w ustach intelektualisty, prawnika, zabrzmiało to niedorzecznie. O to chodzi. Przecież ja pojąłem wszelkie tajniki funkcjonowania tego świata, prawidła ekonomii, prawidła gospodarki, wpływ kultury na życie. O co chodzi? O co chodzi? Ale kochani, przyszedł taki moment, że zawołałem do Jezusa. Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś realnym, żywym, prawdziwym Bogiem, jeśli Ty nie jesteś jakąś książką, tylko Ty jesteś osobą, to ja chcę się poznać. Bo ja w swoim życiu spotkałem osoby, które mówiły, że poznały Jezusa osobiście. W mojej intelektualnej głowie, humanistycznym umyśle, to nie miało miejsca. Owszem, ja zgadzałem się z tym, że 2000 lat temu pewnie był jakiś człowiek, który miał na imię Jezus i on chodził po ziemi. No ale to, że on żyje dzisiaj, że te osoby go spotkały, to dla mnie było już za dużo. Ale kiedy ja zawołałem do niego, że jeśli Ty żyjesz, to ja chcę Cię poznać. Bardzo szybko powstało we mnie absolutne przekonanie, którego nie byłem w stanie wytłumaczyć, że potrzebuję Jezusa, że bez Niego jestem tak naprawdę nikim. Pamiętam, siedziałem wtedy w moim domu, wstydziłem się sam przed sobą, czytałem słowa pewnego człowieka z Chin, który opowiadał swoje świadectwo spotkania z Jezusem. Zamknąłem się w łazience, bo wstydziłem się sam przed sobą, wstydziłem się przed moją żoną. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ale w tym momencie
pojawiło się we mnie absolutne przekonanie, że to Jezus to Bóg. Mówię, Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię, wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że Ty zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Z miłości do mnie poszedłeś na krzyż. Wziąłeś na siebie karę za moje bezbożne życie. Zmartwychwstałeś. Nie wisisz dzisiaj na tym krzyżu. Zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjaciele, powtórzę wam to jeszcze raz. Po ludzku miałem wszystko. Nazywam się Michał Gorgoń. Możecie mnie wygooglować, możecie mnie sprawdzić. Moje życie jest jawne. Miałem pozycję, miałem pieniądze. Kiedyś wcześniej myślałem, że jak będę miał pieniądze, to będę szczęśliwym człowiekiem. Że właśnie brama, ta brama umożliwi mi to. Owszem, pieniądze się pojawiły, ale ja wcale nie byłem szczęśliwy. Kiedy je wydawałem, moje poczucie bezpieczeństwa wcale nie wzrosło. Sam siebie oszukiwałem. Ale właśnie wtedy, kiedy w tej łazience zawołałem do Niego, Jezu, przyjdź i mnie uratuj. On przyszedł do mnie. Niespełna 7 lat temu narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Przyjaciele, ja w tamtym momencie nie rozumiałem nic, nie wiedziałem, co się wydarzyło, bo uważałem, że Biblia jest tylko dla słabych ludzi, że Bóg jest tylko dla słabych ludzi. Nie miałem zgody na moherowe berety, nie miałem zgody na hipokryzję księży, których w życiu poznałem. Ale nagle zacząłem doświadczać życia, zacząłem doświadczać żyjącego i panującego Jezusa. Przyjaciele, 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi, jednym z głównych poselstw, które wygłosił, przyszedł do Niego kiedyś w nocy taki dostojnik żydowski, faryzeusz, członek sądu żydowskiego Sanhedrynu o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego w nocy, bo wstydził się sam przed sobą i wstydził się przed swoimi kompanami. I mówi, nauczycielu, o co chodzi, bo widzę, że robisz wielkie rzeczy. Jezus powiedział mu tak, Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi, ale jak to? O co chodzi? Jak człowiek, który ma prawie 70 lat, może wejść powtórnie do łona matki? Jezus powiedział, nie czaisz bazy. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. To się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. Nowe narodzenie nie jest poszustkę w indeksie. Nowe narodzenie nie jest dla jakichś wybranych ludzi. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem. Tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi, podczas tego życia tutaj podejmujesz decyzję. Czy Jego dzieło, czy Jego miłość ma jakąś wartość dla Ciebie? Największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. Niezależność od Boga. Słowo Boże mówi wyraźnie. Wszyscy zgrzeszyli i brakli chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wiecie, ja byłem takim człowiekiem, takim szanowanym, generalnie uczciwym człowiekiem. Mi się wydawało, że w ogóle jeśli Bóg istnieje i kiedyś pójdę do nieba, czy w ogóle będę miał z nim spotkanie przed tym niebem, bo tak myślałem wtedy, to on podsumuje moje życie tutaj. Powie, Michałku, 90% dobrych uczynków, 10% złych, bilans dodatni, statystyka działa, idziesz do nieba. Przyjaciele, to są brednie. Usprawiedliwienie jest z wiary. Jedynie z wiary i jest dostępne za darmo. Jeśli uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa, jeśli uwierzysz, że 2000 lat temu Bóg postanowił z miłości do Ciebie sam zejść na ziemię w ciele człowieka, poszedł na krzyż, wziął karę i winę za Twoje bezbożne życie, a następnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba w ciele, siedź teraz po prawicy Ojca, jeśli w to uwierzysz i wezmiesz Jego imienia, Jezu, przyjdź i mnie uratuj, będziesz zbawiony. Przyjaciele, nowe narodzenie jest kluczem. Po pierwsze, jeśli dziś uwierzysz, jeśli dzisiaj oddasz Mu swoje życie, zostaniesz obywatelem nieba i nieważne jak żyłeś do tej pory, nieważne co sobą reprezentujesz, czy skończyłeś właśnie rok z wyróżnieniem, czy ci nie wyszło, czy jesteś tu przez przypadkiem, czy masz kasę, czy jej nie masz, czy zaparkowałeś tu Bentleya, czy przyjechałeś autobusem. Jeśli nie spotkałeś się z Jezusem, nie pójdziesz do nieba.
Nie możesz być na tyle dobry. Nie możesz być na tyle uczciwy. Nie możesz sobie tego wychodzić. Nawet żeby uspokoić swoje sumienie, chodząc 1000 razy do kościoła dziennie, możesz 2000 razy dziennie chodzić. Jeśli nie oddasz swojego życia Jezusowi, jeśli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, nigdy nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Przyjaciele, to jest właśnie. W tym kraju większość ludzi obchodzi święta, święci jajka, raz w roku pojawia się w kościele, puszcza swoje dzieci do komunii, ale kiedy człowiek wychodzi na ulicę, tak jak robił to Jezus, i powtarza słowa po Jezusie, to jest wielkie zdziwienie. Przyjaciele, tak, taki jest Jezus, to On mnie tu przysłał. To nie jest ten zhumanizowany, religijny obraz Jezusa, którego znacie od początku. No właśnie, tak się manifestują demony. One nigdy, nigdy nie chciały pogodzić się z tym, że Jezus jest królem, ale taka jest prawda. Słowo Boże mówi tak, demony też wierzą i drżą, poznają swój koniec. Przyjaciele, ale my nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. My jesteśmy tutaj też po to, aby wam zaprezentować Boga dzisiaj. Może jesteś chory, może masz jakąś nieuleczalną chorobę, może lekarze postawili na tobie krzyży. Jeśli chcesz, dzisiaj możesz wziąć twoje uzdrowienie. Dzisiaj możesz wziąć twój cud. 2000 lat temu w ranach i sińcach Jezusa wykonało się uzdrowienie każdego człowieka. Ale te słowa, które 2000 lat temu kierował Jezus do uczniów i do ludzi, których mijał, tak jak wy, którzy często przychodzili mimo, mówił, czego chcecie? Czego chcecie? Czego chcesz w swoim życiu? Czy chcesz życia? Czy chcesz prawdy? Gdzie chcesz skończyć wieczność? Gdzie chcesz spędzić wieczność? Przyjaciele, w tym kraju nie ma takiego człowieka, który by nie słyszał o Jezusie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy o Nim słyszałeś. Nie ma znaczenia, czy wierzysz, że Jezus historycznie istniał. Znaczenie ma to, kim dla Ciebie jest Jezus. Kim On dla Ciebie jest. Jeśli jest tylko jakimś wyrzutem sumienia, wisiorkiem, łańcuszkiem, obrazkiem, krzyżykiem w domu, to nic Ci to nie pomoże. Jezus to żywa osoba, to Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, który żyje dzisiaj. A ja jestem tutaj po to, żeby poświadczyć wam moim życiem, że Jezus żyje. Tak jak wam wspomniałem, miałem wszystko, co daje ten świat do zaoferowania. Pieniądze, pozycje, ale ciągle udawałem i ciągle tak naprawdę odczuwałem wewnętrzną pustkę. Dzisiaj się nie spinam, dzisiaj niczego się nie boję. Potrafię kochać, jestem kochany. Kiedyś miłość postrzegałem humanistycznie, ale pełnia miłości 7 lat temu zamieszkała we mnie. Przyjaciele, kto z was chce pojednać dzisiaj się z Bogiem? Nie potrzebujesz do tego nikogo. Nie potrzebujesz pośredników. Nie potrzebujesz żadnego systemu religijnego. Wystarczy twoja decyzja i prosta wiara. Może tak jak ja, kiedy kompletnie jeszcze nic nie rozumiałem intelektualnie, bo nigdy nie interesowałem się Biblią, nie czytałem. Wydawała mi się to ostatnia książka, którą powinienem wziąć w ręce. Ale kiedy zawołałem do Niego w wierze i prostocie serca, Jezu, wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że umarłeś za mnie. Przyjdź i mnie uratuj. On przyszedł. I narodziłem się na nowo. Przyjaciele, Jezus powiedział, kładę przed wami życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Każdy z was podejmuje decyzję. Właśnie teraz podejmujesz decyzję, czy Ewangelia ma dla ciebie jakąś wartość. Czy idziesz i się śmiejesz, ale coś ci powiem. Słyszałeś teraz te słowa. Już nigdy nie staniesz przed Jezusem i nie powiesz, ja nie wiedziałem. Bo On cię zapyta, a co zrobiłeś ze słowami tego człowieka, który głosił ci pod bramą uniwersytetu, głosił ci rozwiązanie. Tego, którego uznałeś za wariata, tego, z którego się śmiałeś, tego, z którego szydziłeś. Jaką wartość dla ciebie
ma moje odkupięcie dzieło. Jaką warto? Przyjacielu, pamiętajcie się. Opamiętajcie się, studenci. Wkraczacie dopiero w dorosłe życie. Bardzo dobrze, że się rozwijacie. Super. Uczcie się, kształćcie. Ale nie na tym. Budujcie fundament swojego życia. Fundamentem waszego życia. Niech będzie żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, przyjaciele. Od 7 lat. Od 7 lat go doświadcza. Od 7 lat z nim żyje. Jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, zapraszamy.